Witam Was, moi drodzy. Dzisiejszy krótki tekst, który znajdujemy z Biblią na co dzień, pochodzi z 58 rozdziału i 7 wiersza Księgi proroka Izajasza. Brzmi on tak. Podzielisz swój chleb z głodnym. Do tego pojawia się ciekawy, dość dobrze znany fragment z Ewangelii według Marka z 7 rozdziału, 24 wiersza, od 24 wiersza do 30. I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział, nie mógł się jednak ukryć. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej: pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając, rzekła do niego: tak jest, panie. Wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej: dlatego słowa idź. Demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Drodzy, gdy spojrzymy na treść ewangelicznego przesłania, na jego ideę, na pierwsze miejsce wychodzi pewna myśl, że Jezus jako Mesjasz przyszedł przede wszystkim do narodu żydowskiego, co on sam podkreślał. Jezus podkreślał to kilkakrotnie. Misję swoją realizował z żelazną konsekwencją, choć pojawiały się odstępstwa. Jednym z takich odstępstw jest sytuacja, z którą mamy właśnie do czynienia. Jezus znajduje się na terenie pogańskim, w okolicach miasta Tyr. Niezwykły jest kontekst wyboru tego miejsca. W poprzednim fragmencie czytamy o ostrej rozprawie na temat przestrzegania pewnych zwyczajów i obrzędów. Można się więc pokusić wręcz o stwierdzenie, że Pan Jezus i Jego uczniowie bardzo świadomie poszli na tereny zamieszkały przez pogan, by być anonimowymi, by odpocząć od tych wielkich dyskusji i potyczek słownych. I pewnie przez jakiś czas znajdują tutaj spokój, gdyż inni Żydzi, a zwłaszcza faryzeusze, nie chcą kalać się pobytem na pogańskiej ziemi. Niemniej sława wyprzedziła go. W tamtym miejscu pojawia się kobieta, która skądś go zna. Ma ona wielki problem, gdyż jej córka jest opętana przez demona i nikt nie potrafi jej pomóc. Jezus jest jej ostatnią nadzieją. Przychodzi do miejsca, gdzie przybywają uczniowie ze swym mistrzem i rozmawia z nim. Nawiązuje się ciekawy dialog, który rozumieją oni oboje, dialog ludzi rozumiejących się w pół słowa. Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom, mówi Jezus. Można dopatrzeć się w tych słowach aluzji do częstego podkreślania czy określania pogan przez Żydów mianem psów. Choć Jezus od razu reprezentuje tutaj swój negatywny stosunek do takiego określania innych ludzi. Zamienia termin psy na szczenięto, a właściwie na takie małe pieski, maskotki, które kojarzyły się bardzo ciepło. Być może, mówiąc te słowa, nawet uśmiechał się ciepło, dając również tym znać, że jemu nie podoba się takie określenie innych ludzi. Kobieta w lot pojęła jego intencje. Widzi dla siebie szansę i korzysta z niej. Tak jest, panie! Wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. Wspomniane pieski, maskotki, miały się zawsze bardzo dobrze w domach. Podczas uczt ludzie jedli rękami, a że nie mieli serwetek do wycierania tłuszczu, wycierali swoje palce z tłuszczu właśnie w kawałki chleba i rzucali je szczeniętom. Te musiały być niezwykle zadowolone z tego, co im spadało z pańskiego stołu. Słowa te, czy ten dialog, czy odpowiedź, można by tak naprawdę sparafrazować w ten sposób. Kobieta mówi: oczywiście wiem, że najważniejsze jest karmienie dzieci. Nie da się temu zaprzeczyć, ale zważ, że krążące wokół stołu pieski przez cały czas mają swój udział w uczcie. Na taką argumentację, mówiąc po ludzku, Pan Jezus nie znajduje już pretekstu, by odmówić udzielenia kobiecie pomocy. Odpowiada jej:
dla tego słowa idź. Choć w relacji z tego wydarzenia znajdującej się u Mateusza słyszymy pełniej to polecenie: niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie, jak chcesz. Jaki wniosek można wysnuć z tej historii? Jezus po raz kolejny pokazał swoją niezwykłą wrażliwość na potrzeby i cierpienie innych ludzi. Wrażliwość tak wielką, że potrafił przekroczyć wszelkie istniejące granice. Jako Żyd pomógł pogance. Zrobił coś, co dla wielu jego współplemieńców było tak naprawdę oburzające, ale on o to nie dbał. Dlatego, że ważniejszy dla niego był drugi człowiek, ważniejsza była dla niego ta kobieta, która po prostu cierpiała i szukała u niego pomocy. Jaki z tego płynie wniosek dla nas? Jezus Chrystus przychodzi do każdego z nas ze swoim przesłaniem miłości. Jest to miłość, która przekracza wszelkie możliwe bariery i przeciwności. Jest to miłość, która ma baczenie na każdego z nas. Miłość, której wystarczy dla każdego z nas. Bo każdy z nas jest dla niego ważny jako człowiek, jako Boże dziecko. Podzielisz swój chleb z głodnym. Takie wezwanie daje nam dziś prorok Izajasz. To mogliśmy przeczytać na początku, jeśli idzie o dzisiejsze teksty do rozważania z Biblią na co dzień. Jest tam również drugi tekst. Autor listu do Hebrajczyków wzywa nas: nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Chcesz podobać się Bogu? Czyń dobrze drugiemu człowiekowi. Nie odrzucaj nikogo, kto potrzebuje Twojej pomocy. Jezus sam pokazuje, że nie powinno być ograniczeń w czynieniu dobra drugiemu człowiekowi. Naśladuj go w tym. Amen.